Cześć, dziś tematem filmu jest pudełeczko dla maluszka. Zapraszam. Przed przystąpieniem do pracy całe pudełeczko oszlifowałam papierem ściernym. Teraz na kartonie odrysowuję koło, wycinam je i umieszczam na wieczku pudełka. Przez szablon nakładam na pudełeczko pastę strukturalną. Kiedy pasta wyschnie, szlifuję ją delikatnie papierem ściernym, a następnie zabezpieczam lakierem. Całe pudełeczko maluję na biało, a kiedy farba wyschnie, przyklejam do wieczka dekoracyjne wyciski z foremek silikonowych wykonane z akrylu budowlanego. Link do filmu o wyciskach zostawiam w opisie filmu. Od połowy medalionu akrylowego odcinam łóżko, a następnie delikatnie szlifuję to miejsce papierem ściernym. Całe pudełko maluję na niebiesko farbą kredową. Kiedy farba jest już sucha, przecieram pudełko papierem ściernym w tych miejscach, gdzie wcześniej odbijałam wzór z szablonu. Następnie całe pudełeczko zabezpieczam lakierem matowym. Aby podkreślić dekoracyjne wyciski na wieczku pudełka, bielę je techniką suchego pędzla. Bielę również wszystkie krawędzie i narożniki pudełeczka. Z masy lekkiej tworzę wyciski, którymi później ozdobię wieczko pudełka. Kiedy wyciski są już suche, maluję je tą samą farbą, którą malowałam w pudełeczko, a po jej wyschnięciu bielę. Na wieczko wysypuję szklane mikrokulki, a następnie przyklejam do wieczka połowę medalionu akrylowego. Klej już porządnie wyschnie, dookoła medalionu doklejam wyciski w kształcie sznureczków oraz kokardkę.
Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Listę produktów, których użyłam do jego stworzenia, zostawiam w opisie. Pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.